kolejny dzień. Jestem w Argenmunde, zdążyłem bezproblemowo. Mam jeszcze 15 minut na pociąg do Berlina. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jeszcze nigdy nie byłem tutaj na górze, w tej części dworca. To jest dworzec w Berlinie. Tam jest Berlin. Już kupiłem bilet, żeby dojechać pociągami regionalnymi do Karlsruhe i teraz muszę się trzymać tylko ten planu i dojadę. Nic prostszego. Teraz będę miał za chwilę pociąg do Magdeburga. Widzę tę wieżę. Dobrze szło, ale w pośpiechu przeszedając się z jednego pociągu do drugi wsiadłem nie do tego pociągu do Würzburga. Chyba były dwa. Pojechałem tym wolniejszym. Teraz mam godzinę opóźnienia. Czekam w Würzburgu. Tak wygląda to miasto, ale nic nie będzie widać. Jestem tutaj, a Karlsruhe jest tutaj. Mam 80 mil jeszcze gdzieś tak. I jak dojadę tam, do Karlsruhe, to będę miał 20 minut na pokonanie 3 km, ale raczej zdążę, bo jest zablendowanie do północy tylko. Ale mimo, że jestem już rzut bretem od Doliny Renu, to piździ jak w Koszalinie. Ha, a ta noc pod namiotem spędzona wczoraj, właściwie to dzisiaj, trochę było ciężko. Musiałem robić wszystko, żeby nie zmarznąć się tam. Wchodziłem do śpiwora najbardziej, najgłębiej jak się dało. Kuliłem się, byłem w kurtce, w swetrze. No i dzięki temu jakoś to przeżyłem, ale nie pamiętam, żebym zasnął. Być może zasypiałem. Trochę było niewygodnie. Raczej już tego nie powtórzę. Wygląda na to, że znalazłem ten hotel. Ale jest zamknięte. Dzwoniłem, nikt nie otwiera. Kurwa. Będę musiał poszukać czegoś na dziko do spania. Znalazłem jakieś pole blisko Karlsruhe i gdzieś tutaj się rozłożę. To jest niestety blisko cywilizacji. Ale dźwinę się przed świtem i chyba nikt nie zauważy mojej obecności. To jest jakaś droga, ale jest straszliwie ciemna i nie wiem, co to jest w ogóle za droga. Wygląda jak jakaś... To jest jakiś znak. Możliwe, że tutaj jeżdżą maszyny rolne. Więc teraz może o tej porze chyba nikt tutaj nie będzie jeździł. A jutro poszukam jakiegoś hotelu, bo no muszę się zatrzymać w hotelu koniecznie, żeby zaplanować dalszą wyprawę i odpocząć. Mówiłem, że już nigdy więcej tego nie powtórzę, a tu kolejnego dnia znowu dziczyzna na dziko, zimą w klimacie umiarkowanym i w dodatku nie w lesie, na odsłoniętej przestrzeni. Przy chyba trzech drogach, czy czterech, o ile dobrze liczę. Więc widać moje światło. Cóż, to będzie wszystko na dziś. Jeżeli nie wyląduję w więzieniu za biwakowanie na dziko, jeżeli nikt mnie nie okradnie, to do zobaczenia jutro.